Hej, robię dzisiaj ciasto Kinder Bueno White. Zapraszam. Jest jeszcze lepszy. Udoskonaliłam przepis. Zaraz się przekonacie. W środku jeszcze więcej Kinder Bueno. Ciasteczka otrzymują Aga Agata, Gargamel Smurf i Paulina Nowakowska. Serdeczne gratulacje. Uwielbiam piec, uwielbiam robić ciasta. Najbardziej uwielbiam próbować. I właśnie ta chwila nastąpiła. No po prostu rewelacja. O, orzechowe. Pyszne. Naprawdę przesuper. Przygotowałam Wam listę składników. Możemy zabierać się do pracy. Zaczynam od zrobienia masy orzechowej. Przygotowałam 100 g obranych orzechów laskowych. Troszkę pokroiłam i będę mielić. Przygotowałam 200 ml śmietanki kremówki, którą teraz podgrzeję. Do śmietanki dodaję 2 łyżki miodu. 60 g masła. I mieszamy. Dodaję zmielone orzechy laskowe. I mieszam. Dodajemy 2 szklanki mleka w proszku i mieszam. Do masy dodaję 125 g serka mascarpone i muszę to wszystko pomieszać. Ubijam 200 ml śmietanki kremówki na sztywną pianę. Do ubitej śmietany dodaję po łyżce 125 g serka mascarpone i dalej miksuję. Do wystudzonej masy orzechowej dodaję ubitą śmietanę z serkiem mascarpone. I mieszam. Oczywiście. Przygotowuję spód do ciasta, blaszkę, wymiar 21 na 26, wykładam herbatnika. Na całe ciasto wykorzystam około 60 herbatników. Będą 4 warstwy, no i też wiadomo, zależy jakie duże kupicie. Myślę, że właśnie ta ilość Wam wystarczy. Warstwę herbatników posmaruję, czyli jaki fajny krem, biało-czekoladowy, tak? Jak white to white ma być Kinder Bueno. Jak zrobiłam kupeczkę. Te rozsmarowanie tego kremu to jest właśnie zabawa. Pomalutku. Układam teraz drugą warstwę herbatników, które moczę z jednej strony w mleku. I wykładam na warstwę czekolady. Zabieram się do zrobienia drugiej masy. 500 ml śmietanki kremówki, oczywiście schłodzonej, ubijam na sztywną pianę. Do tej śmietany dodaję 2 łyżki kremu. Po jednej łyżce będę dodawać i miksować. W sumie dodam 2. A teraz miksuję. Dodam teraz do masy łyżeczkę żelatyny, którą wcześniej namoczyłam w zimnej wodzie. Teraz widzicie, że jest płynna, bo rozpuściłam ją we wrzątku. Miksuję żelatynę ze śmietaną. Dodaję 8 sztuk Kinder Bueno White, pokruszone, do masy śmietanowej. I mieszam. Połowę masy śmietanowej wykładam na warstwę herbatników. Równomiernie ją rozprowadzam. I wreszcie wpadłam na patent, jak rozsmarować tą czekoladę. Najpierw na te krawędzie, gdzie się łączą, żeby je połączyć, żeby mi one nie wyskakiwały z blaszki. I wszystko się da. Układam następną warstwę herbatników namoczonych w mleku. Wykładam przepyszną masę orzechową. Przepyszna, uwielbiam ją. Uwielbiam tą masę po prostu. Wykładam oczywiście. Układam następną warstwę herbatników. Warstwę masy śmietanowej. Na wierzch wykładam. Wykańczenie ciasta. Piękne Kinder Bueno White. Proszę. 20 sztuk. Wykorzystam do dekoracji. Ciasto. Gotowe. A właściwie jeszcze nie do końca. Musi posiedzieć w lodówce. Najlepiej całą noc. Ciasto Kinder Bueno White gotowe. Serwis! Zaglądajcie na Facebooka. Znajdziecie tam zwiastun. Na Instagramie przedpremierowe zdjęcia. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał. Będziecie na bieżąco. A ja docieram do nowych odbiorców. Jeśli już zasubskrybowałeś mój kanał, kliknij dzwoneczek, a dostaniesz powiadomienie o nowym filmie. Ciasto Kinder Bueno White jest pyszne i jeszcze lepsze. Zabieram się do jedzenia. Pozdrawiam ciasteczkowo. Do następnego odcinka.